Ktoś się pytał, kiedy będzie kolejny odcinek z scenariusza na City Skylines. Właśnie teraz. Witam was tutaj, cześć, Czema Wiznąż. Zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Mass Transit. Scenariusze, pociągi i może dzisiaj w końcu byśmy dobili do pociągów. Pokaż. Mamy niecałe 40 tygodni na dobicie do 12 tysięcy. Potrzebujemy 3,5 tysiąca. To jest trochę. To trochę jest ludzi, ale mamy już duże rejony handlowe, więc jedziemy. Włączam czas i lecimy, powoli. Powoli. Właśnie ja bym jednak nie chciał, żeby to szło powoli, a żebyśmy mieli ładne zyski. Tu chyba po jeszcze scenariuszu zrobiłem tutaj autostradę, ale nie pamiętam. Ostatni raz to ja grałem chyba ponad tydzień temu, więc to było dawno, a co dawno to nieprawda. Jak ja to mówię. Muzyczka dobra. Dobra, to tak, ci się tutaj budują powoli. To aby jeszcze było lepiej, dam wam proszę bardzo tutaj się budować też. Woda, macie tu wodę. I tak, wy tu się powoli, ale bardzo powoli. To wy się zniknęli mi tutaj. Parki, tu jest dobrze z parkami, tu jest kiepsko z parkami. Czekaj. Nie, tutaj nie chcesz nic wyburzyć. Jakby tu postawić jakiś park? Boisko do... To jest dobre. Macie. Bo ja chcę, żebyście tutaj byli zadowoleni i się chcieli budować. Dobrze, ale tu pamiętam, że jakiś budynek był do wstawienia. O, co to jest? Nie kojarzę tego. Miasteczko duchu drogowego? Tego jeszcze nie było tutaj. Ale 100 tysięcy to trochę dużo. Dobra, to na razie tego nie. To przy wodzie to się postawi. No dobra, na razie to nie. To będzie trzeba postawić. I to w tym mieście będzie łatwe do zrobienia, tak mi się wydaje. Nie. Nie. Czekaj, pamiętam, że tu jakieś budynki się jeszcze mieściły. To się mieści, ale nie. 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 Okej. Okay. Tu. Park helikopterów. Brak funduszy. Dobrze. Wspaniale. Nie mieści się. Ty się mieścisz, ale na ciebie będzie inne miejsce. To trzeba było właśnie. Zbuduj 20 tysięcy klatek rejonów handlowych? Co? Jeszcze nigdy to mi się nie udało, a to będzie byłoby świetne tutaj. No to trzeba nad tym pomyśleć. Za mało forsy. To trzeba nie tutaj na pewno zostawić. Gdzieś tutaj na końcu może, nie wiem. Jeszcze pomyślimy nad tym. Nie. Sphinx? Sphinx by też się zmieścił, ale to jest 250 tysięcy. A, no i tego typu budynki. Ten by tutaj nieźle wszedł. To byłoby, to też byłoby dobre. Nie, nie, nie. O! Stuwa, nie. To by weszło, bo to kosztuje 20. Nie wejdzie, nie wejdzie. Czekaj, nie. Ten by był dobry, ale ten kosztuje 100. Może to. Na dobry rozruch. Ale czekaj, mam pomysł. Przeniesiemy sobie trochę drogę. Będzie to na dobry rozruch, ale to będzie tutaj. To przeniesiemy na razie stąd. Coś się z budynkiem stało, że tak? Trochę dziwnie gra, ale dobra, nieważne. Nie, chyba jest dobrze. Dobra, tutaj macie. I tutaj sobie dajmy przejście. Dobrze. Ja tam liczę, że oni teraz się budują, wiecie, jakby coś, jakby ktoś teraz zastanawia. Czemu ja się zajmuję tym, a nie rozbudową miasta? Oni się tam budują sklep, co nie? Chwila. Ja muszę słuchać, co się dzieje jeszcze poza mną dookoła świata, więc... Dobra, to idzie w miarę. Tu będzie coś takiego i tutaj sobie poustawiamy drzewka. Co jest? Co to tak ma od tych drzewek? Jakiś kiepski tego. Tylko tyle drzewek? Tragedia. Co ja tu będę budować? Dobra, nie będę takie krzaczory. Macie tutaj trochę krzaków, bo on taki poustawiamy, będzie trochę bardziej zielono. Tutaj. No, proszę bardzo. Dobrze. Co to właściwie jest? Czekaj.
Instytut Robotyki. Dobra, niech już będzie. Ludzie się budują, ale bardzo powoli. A czas płynie nieubłagalnie. Dobra, zobaczymy, tak. Pożyjemy, zobaczymy, czy nam się uda, czy raczej wątpię. Dobra. Jakoś tam powoli chcą się budować. Pamiętam, dostałem wskazówki, jak tutaj rozbudowywać dobrze miasto, ale no nic, to nic nie daje. Bo to co z tego, że ja gram na najwolniejszym czasie, jak i tak muszą się oni budować, co nie? Przyspieszę trochę za czas. Bo no właśnie, no. No jest kicha. Nie wiem. Będę zły, jak mi się to nie uda. Jak mi się nie uda, to ja coś wymyślę. Ja coś wymyślę, żeby mi się udało. Słonego. Jak już czekamy, to ja tu mogę wyciszyć to. Bum. Tutaj też mogę wyciszyć. Ciach. I ciach. Będziecie mi trochę przyspieszony tutaj dojazd. Dobra, tutaj jest wyciszone, tu jest wyciszone. Tu macie zjazd, jakby to jest na autostradę. Nie wiem, czy ktokolwiek z tego korzysta. No, coś tam. Ktoś tam wpada. Dobra, może być. Dobrze, tu się powoli budujecie. Tu jest mało ludzi. Co tutaj jest tak mało ludzi? Co, tu jest mało parków? Nie no, tu jest duży park, jeden taki wielki. Nie wiem, nie rozumiem. Więc się wypowiem. Dobra. Dajmy sobie tutaj jeszcze o jedno i tu będą kolejne, tu będzie kolejny stos stacji kolejowych. Kurde. Tak, w ogóle to mamy na tyle dużo forsy, że ja mogę się tutaj zacząć bawić już powoli uliczkami z drzewkami. Tak. Może to jest dobry pomysł, może będą bardziej się tutaj budować. Bo bym był za tym. Ciach. Okej, wszystkie były w złych kierunkach, świetnie. Dobra. Czekaj, daj. Budować się. Dałem wam tyle miejsca, ludzie, że no teraz to już musicie się budować. Dobrze, natomiast w tym czasie ja sobie tutaj zrobię... O, też bardzo, woda. No, mniej więcej jest dobrze. Wspaniale. Dobrze, wy tu się budujcie. Widzę, że coś tam powoli, ale bardzo powoli chcecie się tym budować. Bardzo nieładnie. Macie tu jeszcze jeden park. Bo nie wiem, co ja tu mogę jeszcze postawić. Szkołę, podstawówkę jeszcze jedną? W sumie podstawówek nigdy za mało, ale... Średnimi jest bardziej większy problem. Dobra, ale średnie to... Ile kosztuje średnie? 24, dobra, nie jest jeszcze źle. Może mam postawić tu średnie, proszę bardzo. Teraz się już zechcecie budować? Uniwersytet jest jeszcze za mali, żeby... Mam tu budować. Straż pożarna? Nie. Mogę wam tu jeszcze postawić? Nie, 25 tysięcy to nie, tyle nie mam. Saunę chciałem jeszcze nie postawić, ale... co my tu mamy? Mamy tutaj drogi z drzewkami. Okej, może być. Ciach. Zadowoleni są, o, bardzo dobrze. Ciach. Drogi jednak kierunkowe to bym chciał jakieś z tymi, wiecie, ścieżkami rowerowymi. To by się przydało. Dobra, tu damy sobie ścieżkę, proszę bardzo. Abyście mogli tutaj jeździć. A, nic mnie to jeszcze nie kosztuje. O, to fajnie. Jak tak, to bardzo dobrze. Okej, i tu widzę, że ta droga jest też ze ścieżką. Może być. Bo czemu by nie? Dalej. Ta ścieżka też może być z rowerowa. W sumie. Bo tutaj to tam będzie. Nie lubię strasznie samochodów tak parkujących się na drodze. Dobra, tu macie 240, trochę to kosztuje. A to jeszcze nie jest ta dzielnica. Czy wiesz, że możesz teraz stworzyć tutaj handlowy? Tak, wiem. Ale na razie mnie jeszcze nie interesują. Dobra, dajmy sobie tutaj. Proszę bardzo. Bądźcie szczęśliwi. Mam tu buduję drogi. Bum. No powoli idziemy, ciśniemy powoli. Niestety powoli. I to jest największy problem, że to idzie wszystko powoli. Cium. Wiem, że muszę wyleć istniejącą drogę, nie irytuj mnie.
Dobra. Tutaj. Dobrze, no tyle mogę póki co ulepszyć. A poza tym foca się zaczyna kończyć. Więc może lepiej nie. Przemysł chce się budować, dobra. Co jest ze śmieciami? Ej, niemożliwe, nasze jedno wysypisko w końcu się zapełniło, co? Spalanie kosztuje. Nie ma jeszcze falsy, to jest jeszcze gorsze. Dobra, postawimy tutaj to. Niech już wam będzie. Ale przemysł chce się budować i tu jest jakiś problem. Jesteśmy cienko z prądem. A ja wiem, czemu są tu takie problemy. Czekaj, pokaż mi ekonomię. No tak! Jak ja tu im całkowicie zszedłem z podatków, to tym trzeba podwyższyć. Na prąd możemy dać trochę więcej. O 10%, ale na razie nie więcej. Pokaż, czy to wam wystarczy? Powinno wam wystarczyć. Dobra. Ludzie, budować się, szybko. Bo tutaj nie ubłaganie to i gdzie. Ale jeszcze mam ponad, no 3000 jeszcze trzeba, kurde. Już 11 minut, a ja jak zazwyczaj ostatnio tutaj nic nie mogę zbytnio zdziałać, bo czekamy aż tutaj się ci mali ludzie pobudują, no. Okej. Dobrze, widzę, że przemysł chce się budować, ale jak przemysł chce się budować, to trzeba w to inwestować. Dobra. Powiedzmy, niech już ci będzie. Dajmy sobie ciach. Co do wody? Uf. Bo ja tutaj nie będę chciał z wami teraz dyskutować. A, i to jest ostatnia kondygnacja tego przemysłu. Trochę szkoda. To jest akurat trochę szkoda. No ale dobra. Tu ten drut nieźle idzie, taki kawał drogi. Już wam postawiłem nowe wysypisko, nie zrzędzić mi tu. To możemy wyłączyć. Póki co. Wyjechały wszystkie. Wyjechały na miasto i będą wam tutaj pomagać. No i już cicho, nie zrzędzić mi tutaj na problemy. Dobra, no leci 2021 rok i tu takie problemy, kurczę. Co tego zawsze zapominam zerknąć, od tego roku zaczynamy i od jakiego dnia. Dobra, tutaj się handel ma budować, okej. Przemysł, jeszcze się chcesz budować? To już weź mnie też nie denerwuj. Masz tyle miejsca, że się możesz budować. Dobra, ludzie. Śmiało. Dobra, podatki. Tu obniżmy, tu podwyższymy. Tego się nie robi. Tego się nie robi, poza tym scenariuszem się tego nigdy tu nie robi. Dobra, rozumiem. Mam. Nie mogę wam bardziej obniżyć podatków, sorry. Ale no wiecie, o co chodzi, tak? Nie, gra tego nie przyjmuje. Dobrze, widzę, że trochę tam poprawiło sytuację, ale oni i tak tu się strasznie wolno budynki chcą się pojawiać. Jest duży popyt i mam dużo miejsca, oni się nie chcą tu budować. Co jest z wami, ludzie, ej no! Nie wiem, jak mam tu jeszcze mam bardziej podwyższyć ten teren. Czekaj, jakiś park jeszcze? Ile tu wy możecie mieć już tych parków? Czekaj. Może takie coś. Za piątaka. No dobra, niech wam będzie. Kultaje. Może to wam trochę poprawi sytuację. Nie, na cały czas jest kiepsko tutaj. Musiałbym im dać tutaj jakieś przepisy fajne w tej dzielnicy. Czekaj, zerknijmy. Aha, bo w ogóle tutaj ta dzielnica się kończy. No to nie, my musimy ją powiększyć. I zerknijmy, czy jakiś fajny by tu wam przepis znalazł. Czekaj. Zużycie energii, zaopatrzenie w czynniki dymu? Nie. Recykling? Nie. Zakaz palenia? Nie. Parki? Umiarkowanie zwiększa wartość gruntu? Okej. Pewnie będzie trochę kosztować, ale dobra. Nacisk na edukację, nie. Używanie. Zwiększa budżet na policję o 15%, nie. Darmowy transport publiczny, nie. Polepsz z edukacją, nie. Surowe wyroki, tym bardziej nie. O, nie. Tutaj nie widzę.
Our environment is perfect. Dobra. Whatever. Zakaz ruchu ZHL. Zakaz hałasowania nocą, oprócz wszystko działają wyłącznie za dnia. Redukuje hałas, zwiększają... Okej, dobra. Obszar VIP. Wszystkie schrony, nie to, nie to. Wydarzenia to też nie. No to ludzie, to tyle co wam mogę tutaj dać. Wierzę, że wam się to spodoba. Nasze parki powinny lepiej działać i powinno się zwiększyć to. No niekoniecznie. Kurde. Wy tu się budujecie czy nie, ludzie? Rzesz. 15 minut. Modelowanie odcinka. Nie, ja to rozbudowę, to powinienem sobie zrobić jakoś, nie wiem, spokojnie, nie tutaj. Walka z wiertakami. Ludzie, macie popyt, to się kurde budujcie, no. To już wam tu mogę postawić. Sauna kosztuje 25 tysięcy, nie mam tyle, nie chcecie mi dawać forsy, to nie ma. I śmieciami jest problem, to wiem, widzę. Spalarnia, tak wiem, bym się przydał, ale no. To wyłączyliśmy, a stąd jadą, jeżdżą po całym mieście. No jeździcie już. Jeżeli to jest problem wasz prawdziwy, to weźcie, idźcie się sobie. Dobra, co ja tu mogę jakiegoś specjalnego postawić, żebyście tutaj przyszli? Transportu żadnego wam tutaj nie puszczę, bo to nie o to chodzi. Nie wiem, postawić sądy, byście byli zachwyceni, ale on kosztuje 24 tysiące, więc... No nie, ten już proszę, nie oszukujmy się, laboratorium medyczne, okej, może postawić, tego jeszcze nie, dobra. Czekaj, od ilu jest to? Od 18 i ten od 18, okej, dobra. Może tym byśmy się też trochę bardziej zajęli. Dobrze, jakiś tam ledwo popyt, co jest, ledwo. Saunę trzeba im tu wcisnąć. Może no. O, jakaś droga. Jak ty śmiesz tu w ogóle być taka, żeby ludzie byli smutni tutaj przez ciebie. Dobra, to powinno trochę poprawić warunki. Mogę jeszcze tutaj coś takiego zrobić. Ale bez przesady. Bo ile można. A tu budynki się trochę cieszą. Czekaj. Nie. Tutaj to będzie ścieżka rowerowa. Ścieżka. Dobra. A tutaj cieszcie się. Bum. Tak, bo tutaj chcę, żeby korzystać z tych ścieżek, tak? Już niech mają to. Właśnie, ja zapomniałem o tym. Na całe miasto trzeba dać... Zachęta dla rowerzystów. Zobaczymy, czy to im cokolwiek tutaj podniesie, nie? Żeby się tu dobywali. Jak nam się uda, to na styk. I to bardzo duży styk. Nie wiem, co ja im tu mogę postawić, żeby jeszcze ich bardziej zachęcić. Podatku wam nie mogę bardziej obniżyć. Jakby były jakieś, co wam się tu nie podoba. Miasto potrzebuje więcej energii. Co znowu? Jedna osoba. Na jedną osobę to ja mogę tu, jeśli coś, to tylko zwiększyć budżet. O 10%. Czyli jednak ludzie się coś tam budują, skoro cały czas jest z tym problem. Dobra, za chwilę. Mamy 8 tysięcy zarobione podobno tygodniowo, a ja jakoś tych pieniędzy nie widzę, kurczę. Tu jest problem. Niby ci ludzie przychodzą, ale jakoś tego nie widzę. Czarno to widzę normalnie. Po prostu. Dobrze, widziałem, jest 25 tysięcy. To trochę powinno im tutaj podnosić budżet, tak? Na moją głowę. Na łebski rozum. Okej, dobra, jakoś tutaj sobie dochodzicie. Czekaj. Czy z tego korzystacie? Skorzystacie. Z tego? Również. Z tego? Co tu łazy pupów? Również. Spalarnia. Tak, wiem, że jest spalarnia, człowieku. Jakbym mógł ją postawić, to już by dawno tutaj stała gdzieś, tak? Dobra. Mam odpowiednią forsę na spalarnię. Wiedział, nie idź. Pit. Przy okazji jakiś prąd jeszcze sobie zrobimy. Okej. Dawaj tu spalarnię. To się przyda. Zarobimy 10 tysięcy, a oni są na podatkach prawie z zero. Nie mogę wam dać zero, bo wy tu mi po prostu...
Poczekaj. Czekaj, to jest. Wykształcona liczba wykształcił większą liczbę obywateli, aby umożliwić modernizację tego budynku. Powinni się, że placówki edukacyjne mogą sprostać zapotrzebowaniu. Co jest problem z edukacją? Czekaj. Nie jest dobrze z edukacją. Oni nie chcą sami przyjść do edukacji mojej, czy co jest? Chwilę. Pokaż to. Nie, no tutaj jest wolne miejsce. Okej, nie rozumiem. Nie wiem, co jest ze średnimi? Ze średnimi to bardziej wam nie mogę pomóc. Dobrze, jest 10 tysięcy. I popyt nam znowu ucichł. Opowiem się, że w budynku wszystko funkcjonuje bez zrzutu. Nie. O, po angielsku to jest. 1 na 8 workers. Nagromadzenie śmieci. Tak, wiem, że macie nagromadzenie śmieci, ale z tym walczymy. To możemy opróżnić. Bo mam tutaj spalarnię, proszę bardzo. Okej. Zobaczymy, czy jedzie. Okej, dobra, czekaj. Gdzie ty będziesz jechać? Przewozić do spalarnia. Świetnie. O to mi chodziło. O to mi dokładnie chodziło. Wieża straży pożarnej. To będzie można postawić później. Dobra, widzę, że... What? Okej. Widzę, że do spalarni wszystko jedzie. Bardzo dobrze. I stąd tutaj. Dobrze, to się niech spala. Jezu. Mamy 25 tygodni, czyli... No, kiepsko jest. Co tu dużo nie ukrywać. I się kończy nam miejsce. Dobrze, czyli trzeba powiększyć inforce. Miejsce. Od tego zacznijmy. Tak. Tak, tak. Czujnik sejsmiczny. Tutaj nie będzie katastrof, tak? Ja tu nie mam zamiaru z nimi walczyć jeszcze z katastrofami. Jak już tu już jest taki problem, to jeszcze katastrofy to jeszcze byłby gorzej. Macie się tu budować. Proszę bardzo. I ja teraz na saunę czekam, jakby coś. Woda jest, świetnie. Dałem wam tyle miejsce, możecie się budować. Handel też się może budować. Czekaj, ja mam pomysł. Wy mi tu zrządzicie, że nie chcecie się budować. Macie, ja wam tu dam biura. I co wy na to? Nie będziecie musieli tam jechać czarno pracować, macie tu biurka. Bo jest popyt na przemysł, to powinno być tutaj dobrym rozwiązaniem. Moja żona zmusza mnie do przesiadki ze samochodu na nowe. Ja nie chcę. Kocham samochody. Nie ma. Nie chcesz się tutaj wprowadzić, to nie ma. Plac z drzewami. Tu go wstawię. Okej, dobra. Całkiem ładny obszar. Dobrze, nie, na razie mnie to nie interesuje. Co to jest? Boisko. O, bardzo dobrze. Proszę bardzo, macie i tu boisko. Tu jest, już tu powinno pękać to od szpuch. Chodzące, a tu jest tragedia cały czas. Weź to z dozem tych ludzi. Średnia szkoła, nie no właśnie, ja nie rozumiem o co chodzi z tymi ze szkołami. No zobaczcie, mamy tutaj tą szkołę, co nie? Jest wszystko niby cacy. Jest wolne miejsca. A czemu oni rzeszty tutaj nie chcą dochodzić? O kurde. Tu by się przydała jakaś ścieżka dowodowa. Aj, i to bardzo. Bum. Tu możecie sobie chodzić, a tu będzie ścieżka. Ciach. Ciach. Tak, bo ścieżka wam tu się przyda, jak nic. To. Ale tu widzę, że jest wielki duch. I tu się zaczyna korkować. Okej, chyba ta droga jest w złym kierunku półstrona. Czekaj, zobaczmy. Tu się coś ewidentnie korkuje. Czekaj, możemy to załatwić. Co wy na to? Ta wam droga powinna usprawnić ruch, ale... Możecie teraz tutaj skręcać sobie, nie wiem. Nie rozumiem trochę was.
Co wam tu kurczę przeszkadza? W tym duchu. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobrze, się teraz czymś innym zajmuję niż patrzenie na ile jest teraz ludzi i tygodni. What the damn. Chciałem tu sobie puścić ładnie drogę, ale widzę, że z tym też jest problem. Tu można puścić ścieżkę. Okej, okay, dobra. Tutaj daj wróć, wróćcie ludzie. Dobra, nawet nie trzeba was zachęcać, świetnie. To ja rozumiem. Czekaj, nie. Ta, w międzyczasie jak oni tam się budują, co nie. Jak my wygrywamy, to w międzyczasie tam jakąś część tego sojusza. To ja sobie tutaj się pobuduję. Ta. Nie, lepiej nie patrzę, co tam się dzieje, tak. O, możemy znieść. Zejść. Zejść to ja też mogę. I to jeszcze z życia przez tych ludzi. No i tutaj dojść dajmy sobie. Kurde. Ale jakieś sensowne, jak to. Dobra, tu powiedzmy. Powiedzmy, że to w miarę idzie. Dobrze. Ale kosmiczny, kurde. Oj. Masz radiowe. Dawaj. To ich powinno zadowolić. A jest. Jakoś ich to musi zadowolić. Nie wiem. Jak mi się nie zadowoli, to nie wiem też. Macie. No, coś tam poszło. Nie mówiąc, że taka wieża też by ich zadowoliła, ale kosztuje parę forsy. Co jest z tymi śmieciami, kurde? Podobno wszystko wywozicie. Spalarnia. Właśnie, spalarnia podobno na prąd jeszcze produkuje. To też jest dobre. Ile to kosztuje? 9 tysięcy. Dobrze, jesteśmy dobrze z zyskami, możemy postawić tutaj jeszcze coś takiego. Albo postawić im tu straż pożarną. To też jest może dobrym pomysłem, bo tutaj widzę, że macie z tym problem. Dobra. Potrzebny transport dla zmarłego. Pomyśl się, że... Co? Cmentarz jest pełny? Gdzie jest w ogóle cmentarz? Tu, na drugim końcu miasta. Można niby tu postawić jeszcze jeden cmentarz. O, zadowoleni. Od razu wam to się powinno podnieść ten budżet. O, coś tam idzie. Ze śmieciami to wiecie ludzie, ja naprawdę nie wiem co się z tymi śmieciarkami. Trzeba je najlepiej zwolnić. Jest! Mamy jeszcze 1000! Dawajcie kurde ci ludzie no. Lepsze połączenie. Świecie zaczynają się gronić. Może pomogłoby wybudować nowego zakładu zajmującego się... Już postawiłem spalarnię przed chwilą, tak. Nie chcę im budować tego, nie wiadomo ile. Bo to im tutaj nie pomaga. Dobra, dajmy sobie tu to. I stąd tu drogę. Przypatrzeć na budżet. Bo nie możemy wylecieć poza nasz obręb. Forsy, co nie? Bo wtedy będzie bankructwo. To jest jeszcze gorsza metoda przegrania. Dobra. Tu domyślam się, że to jest głośno, ale... Ponieważ to może być głośno trochę w tajerze. Więc tu wam dam biura. Proszę bardzo, budujcie się. Biura powinny... O, tu widzę, że jest parę biurek, bardzo dobrze. Wam powinny trochę pomóc. Sucha. Koszt przeniesienia 5000, idź pan. Trochę dużo. Właśnie, mieliśmy tu postawić. Kurde. Myślałem masę innych różnych dziwnych rzeczy, a nie zajmuję się najważniejszym. Na przykład wodą. Bo woda też im tu jest niestety potrzebna. Myślałem, że jakoś fajnie ten odcinek zrobię, że w końcu nam się uda wygrać, a to jest po prostu cały odcinek, no kurde, czy tam się to uda dojść? W czystej teorii powinniśmy zdążyć, ale to jest teoria. A niestety my tu mamy praktycznych simów, którzy oni są... Podobnięci w łeb chyba.
A nie możemy tego wbudować, no tak, racja oczywiście. Na miejsce tak, Station Station, to może jakoś się tutaj jeszcze nie wybuchnę. Na tych frajerów. No ma, masz tutaj, macie tutaj ścieżki. Właśnie, korzystacie z tych ścieżek w ogóle? Czekaj, zerknij. No, korzystają nawet. Ci flyerzy. A właśnie, bo tutaj, czekaj. No, dobra. Będziecie sobie w ten sposób korzystać. Tu z tego korzystacie, dobrze, wspaniale. I czy z tego? Jakieś nie wiadomo co. I ten kodek też mnie jakoś nie wiadomo co nie interesuje. Oni te, wszyscy próbują się to przycisnąć. Ludzie, kurde, nie marudźcie. Ma, jesteśmy blisko, naprawdę jesteśmy blisko. Dawaj, tutaj. Tu są światła czy co? Aaaa, tu jest stop i przez to tu mi się wszystko korkuje. Czekajcie, wyłączyliśmy tego stopa, to powinno chodzić. Chwila przerwy, bo mi padł. A few moments later. Właśnie mi padł na domek złego i mam dwie wiadomości. Dobra jest taka, że chyba nam się uda bić. Zła jest taka, że... No jest tragedia, jeżeli chodzi o śmieci. Trzeba postawić jeszcze jedną spalarnię, tak, bo widzę, że pojemność wysypisk... A, zapełnienie wysypiska, okej. I kolejna spalarnia byłoby dobrze postawić w jakimś innym miejscu. Niestety byłoby dobrze ją postawić gdzieś tu. Pomyślimy. Pomyślimy. Tylko najpierw musimy wypić na tego poziomu. Dobrze, jeszcze 300 ludzi! Bo nam się uda! Dawaj! Ludzie! Jesteśmy naprawdę blisko! Blisko mostowisko! Czy tutaj się trochę to uspołodziło? A, zobaczcie! Co to tu chodziło? Czy coś kolejnego możemy tutaj zrobić? To tutaj! Tu jak wam damy teraz tyle pasów też, to wam trochę to powinno też usprawnić. Tak mi się przynajmniej wydaje. A, znowu ktoś robił zygzak. Czekaj, na 30 tysięcy postawimy, wiecie co. Co nogą? Nie dość, że my to wbijemy, to my wbijemy w końcu pociągi. 10 tysięcy. Jesteśmy blisko, naprawdę blisko. Kurde. Męczymy się tutaj z tym scenariuszem jak nie wiem co. Tu strasznie dużo ludzi chodzi, fajnie, bardzo fajnie. Ale no... Nie o to mi tu teraz chodzi. Jest jeszcze 100 frajerów, jeszcze tylko 100 frajerów i jesteśmy w domu. No w połowie domu, ale no. Ma mniej. Jeszcze chwilę. Dawaj. Smyciarki, idź pan. Okej, okay, dobra. Trochę ponad 50 ludzi. Śmiecie, idźcie pan z tymi śmieciami, nie denerwujcie mnie. 39 ludzi. Dawaj. 23. Zaraz bijemy. Dawaj. 11. 11 frajerów. Mamy to, jest. O Boże. Nie mogę, nie. W końcu. O. Małe miasto wbite. Świetny komunikat historii. Świetnie. Dzięki twojej pracy miasto przekreśliło się w metropolię. Wiesz co, człowieku, idź pan. Widzisz jak ja na to zwalczyłem z tym? Jeśli chcesz, możesz podjąć kolejne wyzwanie. Stwórz wszystkie wyspecjalizowane strefy przemysłowe zorientowane na rolnictwo, leśnictwo, wydobycie rudy oraz przemysł naftowy i połącz je ze sobą koleją. Mam taki zamiar. Uff. Dobry, co dostaliśmy? Pociągi, koleje nowa, kolej liniowa. No to niestety pociągi tylko jedziemy, ale dobra. Parę przepisów.
Stacja kolejowa, dworzec towarowy, wieloperonowa stacja kolejowa i z tego będziemy korzystać. Końcowy, wieloperonowa stacja kolejowa, no właśnie. Elektrownia wodna i parę węzłów, świetnie. Później mamy też dobre rzeczy. Dostaliśmy trochę focy. A to znaczy, że szachmat patrzcie. I pokaż mi jeszcze to. Dobrze, powiem wam tak, mamy jeszcze chwilę, więc ja dzisiaj nie zacznę pociągów, pociągi zaczniemy w kolejnym odcinku, tak żeby dobrze z buta ruszyć. Lecimy. Zastanówmy się, jakby tutaj puścić ładnie linię kolejową. No tak, bo tutaj chcę puścić linię kolejową. Kolejne miejsce jest tutaj, żeby puścić linię... Nie, tutaj puścić linię kolejową, co nie? To tu będzie mniej więcej dobrze. Kolejnym moim pomysłem, czekaj, możemy teraz przymierzyć w sumie. Było tu, widzę, że jest... Tu się zmieści, okej, okay, dobra, to po tej stronie, no może być dla niego znaczenia. Kolejne miejsce to będzie tutaj. Gdzieś tam sobie to powrzucamy, okej, okay, dobra. Fire? Kto wam pozwolił tu zrobić fire? Idźcie, wreszcie ludzie. Dobrze. No i tu, okej, okay, mniej więcej możemy się dogadać, co nie? Jak w ogóle to pokaż mi. Nie, pokaż mi mapę surowców. Bo tutaj to wiem, że już flyerzy mają tam całkiem dobrze. Aha, idziemy teraz w tym kierunku, dobra. Bo się szczerze zastanawiam, bo tu ogólnie mamy mało głównych dróg, co nie? Mamy tylko jedną główną drogę. Że trzeba dać... Nie, końcowa stacja... Inaczej, napiszcie... Dobrze, ankieta na koniec odcinka, zobaczymy ile osób dotrwało do tego momentu. Jak chcecie. Czy stawiamy tutaj, tu będzie główną drogę jakąś wstawimy. I czy tutaj stawiamy końcowa wieloperonowa stacja kolejowa, czy wieloperonowa stacja kolejowa. Przez wieloperonową przejeżdżają pociągi, przez końcową po prostu dojeżdżają i się kończy. I jest trochę inaczej zorganizowany system. Ja jeszcze jej nigdy nie stawiałem, ale takie można postawić jedną i obok drugą. Mają stację metra, każda osobna. Można nimi się już trochę pobawić. Z tym, że każda kosztuje... Nie to. Z tym, że każda kosztuje 60 tysięcy. Czy ta. Więc będzie trzeba do tego trochę dobić. I tym się jutro zajmiemy. No dobrze. To tak, widzę, że tutaj się... szerzą problemy. Ile kosztuje to? 60 tysięcy? Nie. Tu jest problem z policją. Macie policję. I tutaj biegnie sobie nasza taka pseudo główna... taka boczna droga, można będzie powiedzieć. To my ją sobie tutaj pociągniemy dalej. Linie pomocnicze. Już wyłączyłem, patrzcie. Już wyłączyłem. A w ogóle wy jesteście już po live'ie. Ja jeszcze jestem przed live'em. Mam nadzieję, że live wam się podobał. I zagłosujcie w ankiecie. Tak, koniecznie w ankiecie zagłosujcie. Będę wiedzieć wtedy, jak postąpić z tymi tutaj frajerami. Bo ich chcieli inaczej nie nazywać. Do samego końca widzieliście, jak ze mną pogrywali po prostu ci frajerzy. Po prostu nie było do samego końca wiadomo, czy uda nam się zdobyć to, ale udało się, więc... Ten scenariusz to jest jakaś moddęga, po prostu istna katastrofa, destrukcja mojej... mnie. Ale bardzo fajnie to jest. Do samego końca nie wiesz, czy się cokolwiek tutaj uda zrobić. Teraz już będzie trochę prościej, ale dobra. Tutaj się budować... światła. Światła tutaj nie ma, tu są i tutaj też nie ma. Dobrze, tutaj jakby coś te poprzeczne drogi będzie można wmontowywać w miarę. Dobrze, pokaż mi, czekaj, nie, to nie tu. To tu. Okej, okay, tutaj macie cały czas jakiś problem. Co? Okej. Okay. Dobra, ja tu chciałem mniej więcej w ten sposób poustawiać te stopy, a tutaj się pobudowały jak chciały. Tu. Czekaj, chyba wiem czemu to tak się poustawiało. No właśnie. A, dokładnie. Tak, bo ta droga się tutaj kończy. No ma, ty dotąd. A ciebie trzeba przeciągnąć. Nie.
Nie, nie, nie. Czekaj, czekaj. Czekaj, czy my możemy tutaj przyciągnąć tą drogę? Nie. O, tutaj coś jest. Widzę, że jakieś problemy są straszne z tą ulicą. Okej, dobra, mniej więcej do znajomych trzeba zrobić, czekaj. Trzeba pójść, czekaj, czekaj, czekaj. Bo tu się trochę kręci z tymi ulicami. Tu, teraz stąd i stąd sobie pociągnąć na maksa. No. I świetnie, i mamy to. Zobaczmy, jak sobie stoi z stopami. Tu będzie przyszłościowy stop. I jest problem z wodą. Dawa. Zażegnajmy problem z wodą i kończymy odcinek. No, czyli tutaj to. I nie, nie w tym kierunku. I tutaj to. Podłącz. Podłącz. Świetnie. O, będzie można też pomyśleć o jakiejś elektrowni. O, czekaj, ile to daje? To daje 40, tutaj jest 120. Dobra, dawaj, nie, 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 nie ma mowy. Wybórzmy jeszcze sobie przy okazji to, dostajemy trochę zwrotu. Dawaj. Mamy prąd. Mamy w końcu, ludzie, prąd. Mamy w końcu wystarczającą liczbę prądu, nie musimy marudzić tutaj nad niego. Ile to trwało? I budżet. Nie, 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 ludzie, nie ma, nie ma. Wy mieliście się tutaj szybko rozwijać, a teraz już. Koniec, koniec zabawy. Teraz to ja zyski chcę ciągnąć. Więc. Dziękuję wam bardzo, że się tutaj rozbudowaliście. Dobrze, mamy 42 minutę odcinka, więc sądzę, że możemy sobie spokojnie kończyć. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i ta cała seria wam się podoba. Jeśli tak, możecie zostać łapkę w górę. No i jeśli jesteście jeszcze nowi, to możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału na tym kanale, no i tutaj tych różnych serii i tak dalej. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, a kolejny odcinek, co tu się kurde dzieje, wydarzy się już w poniedziałek, jeśli się nie mylę. I wtedy będziemy dalej sobie rozbudowywać to miasto i już pójdziemy w końcu w pociągi, te konkretne. I nie zapomnijcie oczywiście o ankiecie. Także do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tu trzeba będzie jeszcze trochę z niej pogadać. Dobra. Cześć! Frajerzy jedni.